Minęła 19.30. Na Kompas Talk zaprasza Tomasz Słodki. Witam Państwa, wtorek 12 lutego 2013 roku. Dziś porozmawiamy o Kamczatce. Zbudowana głównie ze skał wulkanicznych i metamorficznych, zimą temperatury schodzą do minus 15, latem dochodzą do plus 16. Kamczatka to półwysep w azjatyckiej części Rosji. Oglądacie Kompas Talk. Długość 1200 km, szerokość 450, powierzchnia wynosi 372 tysiące km2. Zapraszam na Kompas Talk na żywo w internecie. Kompas.org.pl. Naszym gościem jest dzisiaj pan Piotr Celiński, podróżnik. Witam serdecznie. To nasze trzecie spotkanie, a w zasadzie czwarte, bo jeszcze spotkaliśmy się 9 lutego na Oku Podróżnika. Tak. Bardzo mi miło pana gościć. Kamczatka, tak jak mówiłem, w azjatyckiej części Rosji, bardzo daleko od nas. Tak. No można powiedzieć prawie, że po drugiej stronie, to jest blisko linii zmiany daty. My jesteśmy blisko południka zerowego, blisko Greenwich, a tam jesteśmy blisko 180 stopnia, także prawie, że pół świata. Jak tam się dostać? Tylko powietrzem albo drogą morską. Chociaż jest to półwysep, to w zasadzie jest to swego rodzaju wyspa. Nie dochodzi tam ani żadna droga, ani żaden pociąg. Także nie ma drogi lądowej, którą można by się tam wygodnie dostać. Także możemy polecieć sobie do Pietropawłowska kamczackiego samolotem albo dopłynąć tam jakimś statkiem, co oczywiście jest trochę dłuższym wariantem. Jak to się stało, że trafił pan na Kamczatkę? Bardzo mnie interesował ten półwysep, to miejsce, z racji tego, że są tam po prostu wulkany. Nie wiem, skąd się to wzięło, natomiast oczywiście moje zainteresowanie wulkanami, to okazało się, że rzeczywiście to pojechanie tam było bardzo, bardzo właśnie takie trafione, dlatego że no, generalnie jestem fanem gór, lubię chodzić po górach, a wulkany są czymś szczególnym, jakby takim przejawem tego, że ta ziemia nasza, ta nasza planeta w jakiś sposób żyje. Można powiedzieć taki jej oddech czy coś takiego, no, można się przyjrzeć temu, jak w jaki sposób ta ziemia się kształtowała, w jaki sposób powstawała, bo jakby to wszystko jest tam, cała ta geologia jest tam jak na dłoni, zwłaszcza jak się wejdzie na przykład do krateru czynnego wulkanu, to wszystko to pięknie widać. No właśnie, jeśli chodzi o te wulkany, to tam rzeczywiście czuć, że ziemia żyje. Tak, zdecydowanie tak. To czuć, widać na każdym kroku. Też jakby ogromne kontrasty, bo te wulkany, które, no, których gdzieś tam kryje się gorąca lawa, w których buchają fumarole, czyli takie miejsca, gdzie się wydobywają opary właśnie siarkowe. Okazuje się, że w takim właśnie kraterze wulkanu, obok takich fumaroli, obok miejsca, gdzie gotuje się po prostu woda, kilkadziesiąt metrów dalej jest lodowiec. I to jest niesamowity kontrast, także coś niesamowitego, bo także jeśli chodzi o kolory, bo z jednej strony mam właśnie gdzieś tam niebiesko-błękitny lodowiec, lód, trochę bieli, tuż obok żółte jakieś skrystalizowaną siarkę, tudzież cała masa innych kolorów, różnych minerałów, których no, nie potrafię nazwać, bo jest tego aż tam, tak bardzo dużo. Także niesamowicie kontrastowe, niesamowicie piękne, no i taki właśnie przekrój przez to, co możemy na Ziemi, nie w tej jakby nieożywionej jej części, możemy spotkać, zobaczyć, jeśli chodzi o minerały i tego typu rzeczy. A jak podchodzimy do takiego czynnego wulkanu, to jak blisko możemy do niego podejść? Jest ciepło? Wie pan, to zależy. Tam akurat nie było takiej sytuacji, że stoimy nad jeziorem lawowym, tak jak chociażby nad wulkanem Erta'ale w Etiopii, ale na przykład są fumarole, czyli tak właśnie miejsca, gdzie przez otwór ziemi bucha gorąca para, także też lepiej się nie zbliżać. Można spotkać takie miejsca właśnie, gdzie po prostu jest niby takie zagłębienie, niby coś, a tam się po prostu gotuje woda. Jakby ktoś miał sobie jajka, to można sobie wziąć ugotować na przykład na wędce, na twardo, w czymś takim. Myśmy nie mieli akurat, ale podobnie niektórzy się w ten sposób bawią. Także to ciepło też rzeczywiście może być czuć. Czuć jakby zapachy, które może nie są najprzyjemniejsze, bo to jakiś tam siarkowodór czy coś takiego, ale rzeczywiście widać. Zdjęcia. Tak, tutaj akurat to jest plac budowy, to był plac budowy elektrowni geotermalnej, a tu jest nasza taka brama, która prowadzi do wielkiego krateru Mutnowskiej Sopki, który widzimy na tym zdjęciu. Ta właśnie pary to są fumarole, obok widzieliśmy lodowiec. A to jest taka fumarola z bliska, widać skrystalizowaną siarkę właśnie na brzegu tutaj tego. To jest też właśnie taka leżąca żółta siarka, wyglądało to prawie jak złoto właśnie, jakieś takie żółte, kolorowe na takim szarym, ponurym tle. Tutaj no, też gdzieś tam w tle dalej lodowiec, a tutaj fumarole i wykrystalizowana siarka, która się właśnie z tych oparów. Jezioro zamarznięte, a jest to lipiec w nieczynnym kraterze wulkanu Mutnowska Sopka. Tam co spływa, to też... Oglądacie Kompas Talk.
na żywo w internecie www.kompas.org.pl. Zachęcamy do odwiedzania naszej strony. Jeśli mają Państwo zdjęcia, prosimy o ich wrzucenie i podzielenie się z innymi podróżnikami swoimi podróżami. Zachęcamy także do odwiedzenia profilu na Kompasie pana Piotra, kompas.org.pl/Piotr Celiński, no i pana stronę internetową pod adresem www.piotrceliński.info. Jak żyć, kiedy ziemia się gotuje? To jest dobre pytanie. Najbliższy kontakt z ludźmi, jaki tam mieliśmy, to była załoga właśnie budowlańców, którzy budowali elektrownię geotermalną koło Mutnowskiej Sopki. I taka rzecz chyba jest możliwa tylko w Rosji, bo niech pan sobie wyobrazi, plac budowy, wydawałoby się, że robotnicy, inżynierowie, czyli że w zasadzie woda się leje strumieniami i coś takiego. Być może też, ale to, co było najbardziej zdumiewające, to to, że na tym placu budowy była biblioteka. Biblioteka? Tak, 5000 woluminów. I bibliotekarka, która mówi, że ruch ma duży, że ma problemy z funduszami na nowe książki, ale stara się jak może, wymienia się, robi co może. I proszę bardzo, przychodzą robotnicy, przychodzą inżynierowie. Byliśmy w tej bibliotece właśnie, spędziliśmy prawie że jeden cały dzień. Zresztą pani zrobiła nawet nam pokaz slajdów, bo też w młodości dużo chodziła po Kamczatce. I okazuje się, że są takie miejsca, że w miejscu zupełnie nieoczekiwanym znajdujemy taką oazę, no, kultury, można powiedzieć, jakoś tak, że jednak czegoś ci ludzie tam potrzebują, nie tylko właśnie jakby się to mogło wydawać, że w Rosji to wiadomo, to się tylko pije. Nie, to nieprawda. Tam akurat na budowie elektrowni geotermalnej jest biblioteka. Tylko tam spotkamy ludzi? Nie tylko tam. Są oczywiście miasta. Największym miastem jest Pietropawłowsk-Kamczacki. Miasto jak to miasto, stolica Kamczatki, także jest to największe miasto. I tu oczywiście pełen przekrój z miasta, bardzo piękna Zatoka Awaczyńska i oczywiście też baza wojskowa rosyjska okrętów podwodnych, także tutaj też mamy pewne restrykcje, aczkolwiek one się aż tak bardzo w oczy nie rzucają i myśmy z tego powodu nie mieli żadnych problemów. Drugie takie miejsce to jest miasteczko Kluczi, gdzie jest w pobliżu którego jest najwyższy wulkan Kamczatki, Kluczewska Sopka, 4800 metrów. Tam akurat nie byliśmy. Z różnych powodów, głównie z powodów takich, że trochę nas choroba przetrzebiła na tej wyprawie, także tak. Piotr Celiński, podróżnik, cały czas naszym gościem, a Państwa zachęcamy do odwiedzenia naszej strony kompas.org.pl. Na niej znajduje się wiele ciekawych podróży, wiele ciekawych zdjęć i wiele ciekawych historii podróżników. No dobrze, panie Piotrze, rzućmy okiem znów na pana zdjęcia. To są okolice Mutnowskiej Sopki. Tutaj widać taką ciekawą rzecz, jak właśnie chmury mieszają się z tym, co się dymi z wulkanów. Interior poprzecinany jest takimi głębokimi kanionami. To akurat są bomby wulkaniczne, które zastygły, czyli lawa, która została wyrzucona z wulkanu i zastygła w locie w takich przedziwnych kształtach. To jest Gorjewaja Sopka, jeden z kraterów właśnie wypełniony wodą, też bardzo fajne zestawienie kolorystyczne. A to jeden chyba z najładniejszych wulkanów Kamczatki, Wiluczyńska Sopka, taki regularny kształt stożkowy, także coś pięknego. A tak wygląda właśnie krajobraz jeszcze w lipcu. My byliśmy w lipcu, także widać ile śniegu jeszcze. Jak widzą Państwo, widoki przepiękne. Długo pan tam był? 3 tygodnie i trochę. Tak, między 3 a 4 tygodnie. Dokładnie nie pamiętam, ale to było. To chyba 3,5 tygodnia, coś takiego. Jak się naogląda takich pięknych miejsc, to trudno jest wracać do Polski? Wie pan, powroty są zawsze, mają dwa aspekty. Ten trudny, bo chciałby się jeszcze tam być, ale z drugiej strony fajnie jest wrócić też. Także tutaj jest i tak. Na pewno Kamczatka pozostawiła troszkę niedosytu, bo tak jak mówiłem, ze względu na choroby nie zrealizowaliśmy całego programu wyprawy, który mieliśmy. Ale to, co było, wystarczyło i po prostu ja się cieszę tym, że miałem okazję zobaczyć to wszystko, co tam zobaczyłem i przeżyć to, co przeżyłem. Tych, których pan spotkał na swojej drodze, mieszkańców, widać azjatyckie korzenie? Czy widać nie, też... nie. Pietropawłowsk-Kamczacki jest, można powiedzieć, europejskim miastem. Gdyby tak wejść, to owszem, Rosja, widać, że to Rosja, bo tam trochę takich właśnie zabudowań jeszcze drewnianych pozostało. Natomiast główne rysy, jakie widzimy, to są rysy europejskie. Tam rdzenna ludność, czyli Kamczadali, Ewenowie, to najwięcej o nich dowiedzieliśmy się o ich życiu w muzeum w takiej małej wiosce Esso, położonej właśnie gdzieś tam w centrum Kamczatki, gdzie właśnie jest takie muzeum związane z całą kulturą tych ludów, także tutaj to tam. Natomiast tak naprawdę może inaczej. W mniejszych miastach, właśnie w takich jak na przykład wioska Esso, widać było ludzi
o takich azjatyckich rysach. W stolicy raczej mniej. Najpiękniejsza rzecz, która pana spotkała na Kamczatce. Wie pan, chyba widok tego krateru Gorjełej Sopki, kiedy akurat wtedy byłem w dosyć kiepskim stanie, byłem chory i akurat wejście na ten wulkan sprawiło mi dużo trudu, ale kiedy już wszedłem i mogłem zobaczyć właśnie to zielone jezioro otoczone śniegiem i z tego samego niemalże miejsca widok na Widuczyńską Sopkę, to wynagrodziło te wszystkie trudy. To oczywiście nie było trudne wejście, tam nic nie było, tylko ja po prostu byłem dosyć mocno chory wtedy i sprawiło mi to taką dużą trudność. Także. Najdziwniejsza rzecz? Najdziwniejsza? Biblioteka. Biblioteka na budowie elektrowni geotermalnej. Mhm. I jeszcze jedno, samochody z kierownicą po prawej stronie, dlatego że tam jest bliżej do Japonii, w związku z tym większość samochodów jest po prostu sprowadzanych z Japonii. Jeśli ktoś chciałby się tam wybrać, od czego powinien zacząć planowanie swojej podróży? W tej chwili od wiz i ustalenia, czy można tam po prostu pojechać bez żadnych restrykcji, no bo wiadomo, jest to też region silnie zmilitaryzowany, były poligon rakietowy, dużo wojska. Baza marynarki wojennej, baza lotnicza w Pietropawłowsku-Kamczackim, także też staranne zaplanowanie. To, co jeśli ktoś nie ma dużo czasu, to chyba warto by się zdać na usługi jakichś lokalnych biur turystycznych. To będzie znacznie droższe, bo Rosjanie się cenią. Tym niemniej ma szansę, ma praktycznie pewność, że program swojej imprezy zorganizuje. Można też na pewno samemu, tak jak myśmy zrobili, pojechaliśmy samemu, udało nam się zrobić sporo z tych rzeczy, aczkolwiek nie wszystko. No i cóż, musimy śledzić na bieżąco sytuację, czy akurat nie ma tam jakichś utrudnień. Myślę, że w tej chwili już nie będzie, bo Rosja już nie jest tym krajem, jakim była dawniej. No i tak, po prostu pojechać, zobaczyć i tyle. Planuje pan jeszcze wyprawę na Kamczatkę? Tak, chciałbym pojechać. Nie byłem w Dolinie Gejzerów, która jest jednym z piękniejszych miejsc Kamczatki. Nie byłem w okolicach Kluczewskiej Sopki, najwyższego wulkanu Kamczatki. I chciałbym tam jeszcze kiedyś wrócić. Życzę tego panu, życzę też sobie, bo chętnie zobaczyłbym te piękne widoki, które przed chwilą pokazał pan nam na zdjęciach. Piotr Celiński, podróżnik, dziękuję za spotkanie, było mi bardzo miło. Odsyłamy na kompas.org.pl. Właśnie, na naszą stronę kompas.org.pl. Jeszcze nie kończymy, mamy jeszcze 2 minuty. Panie Piotrze, proszę jeszcze na zakończenie naszej rozmowy powiedzieć, ile kosztuje taka wyprawa? Ona nie była dosyć kosztowna, z racji tego, że wtedy się na przykład nie było wiz, nie było całych tych ceregieli. Za bilet z Moskwy do Pietropawłowska zapłaciliśmy coś około 2000 zł. Tam jest powrotem do Moskwy jakimś pociągiem, co było też rzędu kilkuset złotych. Myślę, że cała wyprawa zamknęła się kosztem 4-5 tysięcy złotych na osobę, także to nie były duże koszta. To już było kilka lat temu. Teraz pewnie będzie drożej, natomiast można to zrobić, znaczy inaczej. Kiedyś Rosja była znacznie tańszym krajem niż teraz, można było to zrobić. Teraz może być to impreza droższa, bo i Rosjanie zauważyli, że mają potencjał, jeśli chodzi o turystykę, także tutaj też z niego korzystają. A gdzie nocować? Myśmy nocowali głównie w namiocie, bo byliśmy w górach. Nocowaliśmy też... Nikt nie miał pretensji o to? Nie, jakoś nie specjalnie. Nocowaliśmy też w hotelu w Pietropawłowsku-Kamczackim. Spędziliśmy też kilka nocy w takiej chatce wulkanologów, właśnie pomiędzy wulkanem Utnowskim a wulkanem Gorjełym. No i kilka dni spędziliśmy w wiosce Esso, co się nazywało hotel, ale było takim zwykłym po prostu wiejskim domem. Dobrze, to tyle. Bardzo dziękuję jeszcze raz za spotkanie. Odsyłamy na stronę piotrceliński.info. piotrceliński.info. Zapraszamy także na kompas.org.pl/Piotr Celiński. Tam znajdą Państwo filmy z panem Piotrem. Będzie tam można także zobaczyć zdjęcia z podróży. A wszystkich tych, którzy podróżują, zachęcamy do zgłaszania się do naszego programu. Wystarczy napisać maila kompas.talk@kompas.org.pl. Piszemy oczywiście compastalk@compas.org.pl. Zachęcamy. Programy realizowane są w Warszawie, w samym centrum, przy Placu Konstytucji. Bardzo prosto do nas trafić. Zapraszam do kontaktu. No dobrze, to tyle na dziś.
Spotykamy się za 9 dni, 21 lutego. Wtedy opowie Pan o Ladaku. Tak. To piękna kraina, ale o tym już za dni kilka. Jeszcze raz bardzo dziękuję za spotkanie bardzo. I do zobaczenia. Ja dziękuję mojemu zespołowi za zrealizowanie programu. Patryk Martuś, Artur Ledziński, Eliza Dymowska i Władysław Prażmowski. Ja nazywam się Tomasz Słodki i mówię do zobaczenia. Widzimy się już niebawem o 19.30 na żywo w internecie.